Witam Cię bardzo serdecznie w moim magicznym świecie Marii Bucardi. Dzisiaj zapraszam Cię na kolejny odcinek, który dotyczy symboliki ukrytej w mojej powieści w trylogii. Zawiera ona w sobie trzy księgi: Mroczne Góry, W Zielonych Oczach Wiedźmy oraz Tajemnica Wiedźmy z Folsin. Jest to pierwsza ukończona całość i będzie takich części 13. Przez kolejne 13 lat co roku będzie kolejna księga. Jeżeli jeszcze nie masz książki drukowanej, to w tym momencie zatrzymaj to wideo, szybciutko przejdź sobie do okienka opisu poniżej i zamów jeden z ostatnich egzemplarzy, ponieważ zostało już tylko kilkanaście sztuk i w każdej chwili nakład może się wyczerpać. A nowa edycja na pewno dopiero w nowym roku. A jeżeli chcesz mieć tą książkę na święta, w tym czasie, gdzie mamy więcej czasu dla siebie, możemy się zgłębić w przepiękne historie, w przepiękne krainy, no to najwyższy czas, aby w tym momencie dokonać zakupu. Jeżeli chodzi o symbolikę trylogii, omawiam każdy rozdział, czyli dzisiaj zajmiemy się rozdziałem 7, który ma tytuł Magia Swobody i rozdział ten jest jeszcze w pierwszej księdze. Czyli tak jak powiedziałam, są trzy księgi w jednej i w pierwszej księdze, Mroczne Góry, jest to rozdział 7. Bardzo długi rozdział. Jak wiesz, w każdą niedzielę czytam dla Ciebie każdy z rozdziałów. Może w kolejnym czasie będą to również spotkania w innej formie. Zobaczymy, jak uda mi się technicznie to wszystko zgrać, ogarnąć, przygotować do tego. I gdy czytam dla Ciebie poszczególne rozdziały z efektami specjalnymi, to wierz mi, że ten 7 rozdział był jednym z najtrudniejszych. Dlatego, że jest tam mnóstwo emocji i rozdział jest bardzo, bardzo długi. Zagranie sceny pod lipami myślę, że było dla mnie ogromnym, ogromnym wyzwaniem, żeby oddać te emocje. Nagrywałam ten rozdział dokładnie 2 razy, ale mimo tego mógłby być jeszcze lepszy. Wszystko można ulepszać, polepszać, ale jeżeli polepszałabym go jeszcze przez kolejne tygodnie, no to nie byłabym na czas. Więc w tą niedzielę spotykamy się na 7 rozdziale, gdzie będę dla Ciebie czytać trylogię o godzinie 21. Dajcie mi znać w komentarzach, czy godzina 21 nie jest dla Was za późna, bo teraz w większości w Europie Północnej mamy no, taką, a nie inną pogodę. Jak widzicie u mnie na mitycznej Atlantydzie również jest niesamowicie. Jakość dzisiejszego nagrania na pewno nie będzie najlepsza, bo jest niesamowita mgła i wilgotność powietrza 90%, więc te drobinki są wszędzie. Widać to po mojej sukni, jest cała mokra praktycznie, a u dołu już kompletnie. I przy takiej pogodzie godzina 21 może być dla Was zbyt późną godziną. Dlatego bardzo proszę, napisz mi w komentarzu, czy 21 jest ok, czy przesunąć te spotkania może na godzinę 20, może na godzinę 19, jak jest Ci wygodniej. Oczywiście, jeżeli masz dostęp premium do trylogii, to możesz te wszystkie spotkania oglądać, kiedy chcesz, jak chcesz, o dowolnej godzinie. Również link jest poniżej w opisie. Ty wiesz, że na mojej stronie są 2 dostępy premium. Jeden dostęp premium do ceremonii, czyli tych uroczystych wykładów w uroczystej formie, gdzie zawsze jestem w białej sukni. I drugi dostęp premium to jest dostęp do trylogii, czyli jeżeli to Cię interesuje, to możesz sobie ten dostęp zamówić, a jeżeli tylko trylogia Cię interesuje, możesz sobie zamówić tylko dostęp do trylogii lub do obu, żeby się rozwijać na wszystkich poziomach i inwestować w siebie. Dzisiejsze spotkanie będzie dosyć długie, postaram się jednak bardzo krótkimi odpowiedziami przekazać Ci wszystko to, co ważne, a jeżeli oczywiście brakuje Ci czegoś, to zachęcam do poszukiwań, do dalszych poszukiwań. Pamiętaj również o okienku na komentarz poniżej. Tam możesz zadać pytania i ja zawsze, gdy mam chwileczkę wolnego czasu, odpowiadam na wszystkie komentarze. Czytam oczywiście wszystkie komentarze. Jeżeli są jakieś pytania, to albo odpowiadam od razu, albo odpowiadam w kolejnym z filmów. A teraz z głębi mojego serca zapraszam Cię na kolejny odcinek, czyli symbolika 7 rozdziału Magia Swobody.
Tytuł rozdziału Magia Swobody naturalnie ma w sobie także ukrytą symbolikę i jest dla czytelnika ogromną wskazówką, że wszystko to, co wydarzy się w tym rozdziale, ma taki swój fundament. To odczucie, to pragnienie Mariam Salis, czyli naszej głównej bohaterki, naszej powieści, naszej historii, która ma ogromne pragnienie wolności. Wolności, swobody, niezależności, kształtowania swojego ciała. I jeżeli odpowiadam na to pytanie, to chciałabym zwrócić uwagę każdego czytelnika, że być prawdziwym człowiekiem to być wolnym człowiekiem. Wolnym od wszelkich obcych wpływów, od wszelkich obcych manipulacji, od oczekiwań innych, ale również od tych wszystkich barier, od tych wszystkich ograniczeń i schematów, które są w każdym z nas. Prawdziwa wolność to wolność zarówno w tym świecie materialnym, niezależność od systemu, niezależność od innych ludzi, niezależność od jakichś okoliczności, ale również wolność wewnętrzna. Takie odczucie, że liczę tylko na siebie, wszystko, czego potrzebuję do szczęścia i do życia, mam w sobie, te tak zwane talenty wyższe, talenty ukryte, i ta prawdziwa wolność jest największym wyzwaniem i największym darem, jaki mamy tutaj na ziemi. Dlatego również ten symbol, o którym często się mówi, który często jest pokazywany w różnych filmach, w różnych utworach artystycznych, czyli wolna wola. Wolna wola. Jako wolność. Jednak wokół nas mamy bardzo, bardzo mały procent ludzi, którzy są naprawdę wolni, i dlatego w mojej powieści staram się to za każdym razem podkreślić, zainspirować czytelnika, aby zadał sobie te naprawdę ważne pytania. Czy jestem wolna? Czy jestem wolny w tych warunkach, w których żyję? Ale również, czy jestem wolna? Jestem wolny wewnętrznie. Wiele osób czuję tą prawdziwą wolność, jeżeli wypożyczą sobie na przykład jakiś żaglowiec i nagle wyruszą w podróż dookoła świata, gdzie są tylko oni i ocean. W rzeczywistości jednak tą wolność możemy poczuć w każdym momencie naszego życia. Tylko trzeba poczynić odpowiednie kroki. I tutaj zapraszam z głębi mojego serca wszystkich oglądających i wszystkich czytelników powieści, aby się przełamać i aby zerknąć na ceremonię. Wiem, że czasami są różne uprzedzenia, ponieważ osoby widzą mnie w białej sukni na ceremoniach i zastanawiają się, co to jest, jak to jest, czy to jest coś dla nich. Na stronie bukardimaria.com, gdy wejdziemy w zakładkę ceremonię, to na samym dole mamy 4 przykładowe takie spotkania, czyli 2 z tej serii od 1 do 199 i 2 z tej serii powyżej 200. I wtedy każdy może sobie zerknąć, obejrzeć każdą tą ceremonię od początku do końca i poczuć, czy jest to coś dla niego. Moim zdaniem te ceremonie są dla każdego człowieka, który chce się uwolnić od wszelkich manipulacji, od swoich własnych ograniczeń, od swoich własnych schematów i wszystkich blokad podświadomości, ale również blokad zewnętrznych. Dlatego niech to przesłanie tego 7 rozdziału, ta magia swobody, będzie dla każdego z nas właśnie taką inspiracją, aby zadać sobie to pytanie, czy jestem wolna, czy jestem wolny, czy jestem może zależna albo zależny, lub niezależna, niezależny. Pamiętajmy również o tym, że ta wolność to jest również wolność od wszelkich używek, od wszelkich lekarstw, tak? To jest również zależność, być zależnym od lekarstw, a można przecież na to wpłynąć i to zmienić. Ta wolność to jest wolność od systemu, czyli od wszelkiego rodzaju wymagań. Przez ostatnie 2 lata mieliśmy chyba najpiękniejszy przykład w historii, w cudzysłowie, albo najczarniejszy przykład historii, zniewolenia ludzkości przez strach, a później przez wszelkiego rodzaju ograniczenia. Moim zdaniem wszystkim nam było to bardzo potrzebne, aby zadać sobie pytanie, czy naprawdę jestem wolna, czy jestem wolny i czy umiem walczyć o tą moją wolność bez względu na to, co dzieje się wewnątrz mnie lub na zewnątrz.
Tak, nasza główna bohaterka Mariam w tym rozdziale jest wystawiana na próby, na bardzo ciężkie próby, które również pokazują, jak łatwo ktoś może na nas wpłynąć i jak łatwo może nas zniewolić. Ta wolność znów pojawia się w całym rozdziale, czyli mamy spotkanie Mariam Salis z wilczycą Luną, a każda osoba, która zna mój blog zwierzętamocy.org, wie, że wilk symbolizuje wolność i swobodę. I ta wilczyca nie przez przypadek pojawia się w tym rozdziale, aby pokazać nam, podkreślić jeszcze raz tą wolność i niezależność. Jest taka stara legenda, która mówi o tym, że jeżeli zabierzemy wilkowi wolność, to bardzo szybko będzie tracił siły, bardzo szybko będzie chorowity albo bardzo szybko odejdzie z tego świata. My, ludzie, jednak dzielimy się. Dzielimy się na wilki i na owce. Owce bardzo dobrze radzą sobie z tym, żeby być zniewolone, być prowadzone, być zaganiane do zagrody, a potem na rzeź. Natomiast wilki odwrotnie. Dlatego tu zawsze mamy tą walkę tej siły wolności i tej siły zniewolenia. Dlatego jak ludzie coraz bardziej popadali w zniewolenie, to coraz bardziej prześladowali wilki. Zwróćmy uwagę na to, że w tym momencie, gdzie przechodzimy do tej tak zwanej nowej ery, coraz więcej pojawia się tych wołań o wolność i niezależność. Nie mówię tutaj oczywiście o tych wołaniach sterowanych przez różne organizacje, które mają na celu wywołanie jeszcze większego zniewolenia. Chodzi mi tutaj o takie poczucie wewnętrzne, że coraz więcej ludzi chce być wolnych i chce być niezależnych. I zwróćmy uwagę, co się dzieje, na przykład w Europie, że zostały znów wilki dopuszczone. Znów zostały jak gdyby zaadaptowane do środowiska lasu, czego jeszcze wiele, wiele lat temu nie było. Większość wilków była po prostu wymordowana. Czyli tak jak ludzie byli zniewalani, tak i wilki znikały z naszego otoczenia. Teraz wilki w naszym otoczeniu się pojawiają, ponieważ ten głos wolności, ten głos jest coraz silniejszy w większości z nas. Tylko niektórzy go tłumią ze strachu przede wszystkim i idą w tym kierunku owiec, a niektórzy zaczynają żyć zgodnie z tym głosem wolności, co widzieliśmy w ostatnich 2 latach, jaka olbrzymia walka się rozpoczęła w walce o wolność i odrzucenie tego zniewolenia, również systemowego zniewolenia. Jeżeli chodzi o wilka, ma on przepiękną symbolikę i zapraszam tutaj każdą osobę, aby sobie zerknęła na opis tego zwierzęcia mocy i się z tym zwierzęciem mocy zapoznała. No, warunki pogodowe dzisiaj są niesamowite. Jest mgła, pada deszcz, świata nie widać. Mam nadzieję, że jeszcze nasz sprzęt w jakikolwiek sposób nagrywa i to wszystko będzie widoczne i będzie to wszystko słychać. Czyli wracając do tego wilka. Moją inspiracją jest przejść sobie na bloga zwierzętamocy.org i tam przejść do opisu wilka i tam dokładnie zapoznać się z tym opisem i wziąć to do siebie, czyli spróbować to zaadoptować w swoim wnętrzu, poczuć to w sobie, tą wolność, tą księżycową ścieżkę wolności i niezależności. I teraz ten wilk, gdy spotyka się z Mariam, spotyka się w takim momencie, gdzie to jest taki jej ostatni czas wolności. Zwróćmy na to uwagę. Ona jest wychowana w klasztorze. Może właściwie robić prawie wszystko, co chce. Może biegać po okolicy, w przeciwieństwie do innych mniszek czy nowicjuszek, które w tym klasztorze spędzają swój czas. Ona ma ten przywilej, może wychodzić i nagle to jej ostatnie wyjście do zielarki czy wiedźmy z nadbrzegów Orsy, to jest to ostatnie spotkanie z wilkiem, które widzimy w tym rozdziale. I ten wilk się pojawia jako ostrzeżenie, dbaj o siebie, dbaj o twoją wolność, bo nawet jeżeli jesteś w klatce ze złota, to mimo tego jest to klatka, która ogranicza twoją wolność i twoją swobodę i nawet będąc w klatce ze złota, możesz stracić siebie, stracić twoją siłę, stracić twoją moc,
osłabić siebie i nawet odejść z tego świata. I teraz, gdy Mariam spotyka tego wilka, to czytelnik jeszcze nie wie, co się wydarzy. Oczywiście później, po tym spotkaniu, widzimy to ograniczenie jej wolności. Po pierwsze, zostaje wysłana do rodziny na wieś, gdzie ma poślubić wbrew swojej woli zarządcę dóbr książęcych, księcia Saron z Artura de Leys. Tam ma zostać poślubiona, ma stracić swoją wolność. To jest dla niej chyba najgorszym z możliwych scenariuszy, jaki mogłaby sobie wyobrazić. Jeszcze wtedy nie wie, że ten scenariusz poprowadzi ją do prawdziwej wolności. Czasami tak jest w naszym życiu. Coś nas ogranicza, coś nas blokuje, są jakieś przymusy, są jakieś bariery, jest nam ciężko. Musimy opuścić tą naszą strefę komfortu i nagle okazuje się po jakimś czasie, że było to konieczne, abyśmy naprawdę stali się wolni, abyśmy naprawdę rozpostarli nasze skrzydła. Dlatego nie ma się czego bać takich trudnych sytuacji, tylko po prostu stawić im czoła z odwagą i takim poczuciem: siły wyższe mnie poprowadzą, moja dusza mnie poprowadzi, anioły, czy jak te siły nazwiemy, poprowadzą mnie do szczęścia. Pokonam te problemy, pokonam te trudności i osiągnę to, co dla mnie ważne. Dokładnie w ten czwartek widzieliśmy się na ceremonii o numerze 209, gdzie mówiłam o wyznaczeniu celu, o tym, jakie bariery, problemy mogą się pojawić na naszej drodze i jak utrzymać ten fokus na cel. Mówiłam o mgle, że czasami tak gubimy się we mgle, gdy chcemy coś osiągnąć i nagle tyle problemów i barier się pojawia i dzisiaj ta mgła się zmaterializowała wokół. Czyli jeszcze raz wracajmy do tego rozdziału. Jeżeli widzimy Mariam na spotkaniu z wilkiem, to potem widzimy, że pojawia się to pierwsze ograniczenie jej wolności. Później zostaje oskarżona o czary, więc kolejne ograniczenie jej wolności. I później ta cała historia się rozwija, aż Mariam trafia do Księstwa Mrocznych Gór, gdzie też na początku czuje, że jej swoboda jest ograniczona, że jej wolność jest ograniczona, nie mając wtedy pojęcia, jak to wszystko potoczy się dalej. Jeżeli chodzi o wilka, to warto zwrócić również uwagę na tą starą indiańską legendę o białym i czarnym wilku, czyli którego wilka karmisz, czy tego białego wilka, czy tego czarnego wilka. Tego białego wilka, tego pozytywnego, tego, który wierzy w ciebie, wierzy w twoje marzenia, w twoje talenty, w twoje zdolności, czy też tego czarnego wilka, który cały czas szepcze ci do ucha, że jesteś do niczego, że nie masz talentów, że wszystko jest trudne i tak dalej. Bo tego wilka, którego karmisz, ten oczywiście zwycięży. Ale to jest wszystko opisane na moim blogu, więc czytelników, słuchaczy, oglądających zapraszam z głębi mojego serca, aby z tą symboliką się głębiej zapoznać. Również na moim kanale YouTube, pośród tych bardzo, bardzo starych filmów, jest film o wilku jako zwierzęciu mocy. Również można do niego sięgnąć. Ten film jest również podlinkowany na blogu, także nie trzeba go szukać jak gdyby osobno. Jeżeli przechodzimy na bloga zwierzętamocy.org, to tam w każdym wpisie są również ważne linki do filmów czy słuchowisk, które już nagrałam wcześniej w danym temacie. Kolejnym tematem, który jest ważny w tym rozdziale, oprócz wolności i swobody, jest miłość. Jest prawdziwa miłość, taka miłość od pierwszego wejrzenia, jak gdyby dwie połówki tego samego jabłka, czy dwie połówki, które szukają się i kiedyś się tam odnajdują. Ponieważ Mariam Salis na trakcie do Wiu, w tej bardzo trudnej sytuacji, zostaje wyzwolona przez nieznajomego mężczyznę. Nieznajomego arystokratę, nie wie, kim on jest, ale on wybawia ją z tej trudnej sytuacji, a jednocześnie rozwija się między nimi niesamowita bliskość. W tym pierwszym momencie jeszcze nie wiemy, jak to potoczy się dalej. W trylogii mamy właściwie tylko kilka wzmianek na temat Roberta de Valois, czyli brata następcy tronu. W
W kolejnej części, w kolejnym roku, czyli w roku 2023, poznamy troszeczkę głębiej tą historię. Ale tutaj po raz pierwszy ta postać się pojawia. Ten arystokrata, ten mężczyzna, który nagle pojawia się jak taki rycerz na białym koniu, który przychodzi z pomocą, przychodzi z wyzwoleniem, ratuje nas z trudnej sytuacji. I tego mężczyznę przedstawiłam jako blondyna o pięknych niebieskich oczach, młodego mężczyznę, gdzieś około 30. I Mariam jest nim zauroczona, ale on również jest nią zauroczony. To jest takie spotkanie, gdzie nagle dwie osoby spotykają się i czują tą chemię. Ta chemia jest w powietrzu, ta chemia jest wokół i właściwie w tym momencie tego siódmego rozdziału to spotkanie kończy się tak niespodziewanie, bo właściwie bardzo króciutko, a później pozostaje to tylko we wspomnieniach. Wiemy jednak, że Mariam spotkała Roberta de Valois jeszcze raz będąc na dworze królewskim, ponieważ trylogia rozpoczyna się w pierwszym rozdziale od tego, że Mariam przybywa do Mrocznych Gór i przekazuje władcy Ralphowi Santon de Reims listy rekomendacyjne. I jednym z tych listów rekomendacyjnych jest list od Roberta de Valois. Dokładnie od tego samego Roberta, którego poznaje na trakcie do Vue. Jeżeli chodzi o miłość, w tym rozdziale mamy kilka wskazówek na miłość. Mamy to jabłko, które stajenny władcy Saron z Vincet, czyli ten młody chłopak, którego Mariam poznaje na wsi, ten kłusownik, z którym spotyka się przy figurce maryjnej i w tym rozdziale spotyka go po raz pierwszy. On daje jej jabłko ze swojego sadu, z sadu swoich rodziców, ale to jest dla nas tylko symbol, tylko wskazówka tego jabłka, tych dwóch połówek, ale również jabłko jako taki symbol inicjacji, symbol, gdzie coś jest dużo, dużo głębszego niż nam się wydaje. I teraz mówimy, że jabłko to są te dwie połówki i w wielu tradycjach, jeżeli mężczyzna starał się o rękę jakiejś dziewczyny, to były takie tradycyjne zwyczaje, aby przecinać jabłko jako dwie połówki, aby podarować jabłko. Znamy również to jabłko z baśni o królewnie Śnieżce, która ugryzła to jabłko stanęło jej w gardle z tą trucizną i dopiero wtedy, gdy pojawia się ten książę z bajki poprzez ten pocałunek, ale wcześniej było jabłko, budzi ją ze snu i potem wszystko kończy się szczęśliwie. Jeżeli chodzi o miłość, to w tej rozmowie z Vincentem, czyli ze stajennym władcy Sarons, pojawia się temat miłości. Mariam wierzy w tą czystą miłość, tą miłość od pierwszego wejrzenia, tą miłość, która porusza wszystko. I każdy z nas wierzy w tą miłość. Tak w rzeczywistości każdy z nas wie, że coś takiego istnieje, że istnieje ta druga połowa. Jest również taka opowieść z mitologii, że Bóg Zeus, widząc, że ludzie za bardzo sobie pozwalają na różne rzeczy, przeciął ich na dwie połówki, żeby ciągle mieli tą marzenie, to pragnienie spotkania tej drugiej połowy. I w rzeczywistości w mojej praktyce wielu czytelników, wielu słuchaczy, wielu oglądających wie, czym zajmuję się od wielu, wielu lat, a właściwie od 20 lat online. W tym roku jest 20-lecie mojej pracy online. Zajmuję się duchowością, ale zajmuję się również magią. I przez wiele, wiele lat specjalizowałam się w magii miłosnej, właśnie tego poszukiwania tej drugiej połowy, odnalezienia tej drugiej połowy, oczyszczenia związku, ponieważ uważam, że zarówno miłość, jak i wolność są tym, co jest najpiękniejsze w byciu człowiekiem. Miłość i wolność. Zachęcam tutaj oglądających, aby zrobić sobie taki test wartości. Jakie wartości mają dla ciebie wartość? Czyli jakie wartości są dla ciebie naprawdę ważne? I gdy ja zrobiłam ten test, to u mnie na pierwszym miejscu była wolność, na drugim miejscu była miłość.
Jestem ciekawa, jak to wyjdzie u Ciebie. Możesz sobie znaleźć taki test i później podzielić się w komentarzu pod tym filmem z innymi czytelnikami, z innymi oglądającymi, jakie u Ciebie wartości są ważne. A może już znasz te wartości, to również podziel się tym w komentarzu. Te komentarze są po to, abyśmy komunikowali się wzajemnie. Jeżeli chodzi o miłość, to w tym rozdziale Maria ma zostać poślubiona mężczyźnie, którego nie kocha. I dla niej jest to najgorsze zniewolenie, a jednocześnie takie najgorsze przeżycie, ponieważ ta miłość, która nagle wymyka jej się z rąk, według jej odczucia, zostaje zastąpiona za zniewolenie i taką miłość, w cudzysłowie, z rozsądku. Przejście przez rzekę. Gdy Mariam ucieka z klasztoru, a właściwie nie ucieka, tylko chce wyjść jak najszybciej, żeby nikt jej nie zauważył, to mamy tutaj symbolicznie przejście przez zardzewiałą furtkę. Najpierw zardzewiały klucz do zardzewiałej furtki. To jest wskazówka, że mało kto używa tego klucza, mało kto otwiera te drzwi do wolności. Symbolicznie, prawda? Czyli zardzewiały klucz, kto go używa w klasztorze? No nikt nie wychodzi na zewnątrz, poza mury klasztoru, nieoficjalnie. Dlatego wszystko już zardzewiało. Zardzewiało to wezwanie do wolności, te drzwi do wolności. Te osoby, które są na ceremoniach, wiedzą dokładnie, o czym mówię. O tych drzwiach, które się otwierają, które się zamykają. Gdy jedne drzwi się zamykają, trzeba szukać kolejnych i tak dalej. Jeżeli bierzemy pod uwagę ten pierwszy moment, zardzewiały klucz, przejście przez drzwi, czyli otwarcie furtki, wyjście na zewnątrz i znów zamknięcie tej furtki, czyli klucz jako symbol, by coś otworzyć, by odnaleźć drogę, by coś zrozumieć, by otworzyć sobie nowe możliwości. Te osoby z naszych oglądających, które znają symbolikę kart Madame Lenormand, wiedzą, że również jest tam klucz. I jakie ma znaczenie? Co on otwiera? Gdy rozkładamy karty Madame Lenormand i klucz może wskazywać w jednym kierunku, a w drugim nie. Czyli co otwiera, a co zamyka. Później mamy ten czas, gdzie Mariam przebiega przez rzekę, na drugą stronę rzeki, by trafić do chaty zielarki z nadbrzegów Orsy. Oczywiście znamy tą symbolikę rzeki, że po śmierci nasza dusza musi przejść na drugą stronę rzeki. I tutaj taka inspiracja i również motywacja. Jeżeli znasz tą symbolikę, to opisz w komentarzu, aby pomóc innym ją głębiej zrozumieć. Następnie mamy wejście do chaty zielarki, a właściwie do ogródka zielarki. I pierwsze, na co zwracam uwagę czytelnika, to są słoneczniki. Słonecznik jest niesamowitym kwiatem. Kwiatem, który cały czas steruje swoją główką do słońca. Nasza główna bohaterka jest takim słońcem. Ona ma w sobie mnóstwo światła, mnóstwo pięknych energii, które później oczywiście rozwija, pogłębia, one są coraz silniejsze, coraz mocniejsze, ale o tym będzie za kilka lat. I gdy wchodzi do tego ogródka zielarki, to co robią słoneczniki? Wszystkie są skierowane w jej kierunku. To nie jest przypadek, że tak to opisałam. Później Mariam wchodzi do chaty zielarki i na co zwracam uwagę czytelnika, że w chacie zielarki jest to bowiem biała wiedźma, dobra kobieta, która tylko zostaje oskarżona o czary, jak to w historii było, że większość tych właśnie dobrych, białych wiedźm zostało oskarżonych, a najczęściej to te czarne wiedźmy zgłaszały je do kościoła, czy zgłaszały je do inkwizycji, tak jak dzisiaj mamy, że te czarne wiedźmy pokazują na kogoś palcem, a w rzeczywistości to one zasługują na to, żeby je zamknąć albo żeby otrzymały pięknym za nadobne, za to wszystko, co robią innym ludziom czy zwierzętom.
Tak było i wówczas, że te czarne wiedźmy, żeby ochronić siebie albo odwrócić od siebie uwagę, jest takie powiedzenie w Saksonii, w Niemczech, że jeżeli chcemy odwrócić od nas uwagę, to wołamy: łap złodzieja, bo ma mój nóż w plecach. Czyli my mu wbijamy nóż w plecy, ale on jest zły, bo on ucieka z naszym nożem w plecach, którym myśmy mu wbili w te plece. Więc widzimy, jaka to jest niesamowita symbolika. I dokładnie tak było wówczas i tak jest do dzisiaj, że ci wszyscy, którzy tak strasznie są fanatycznie wierzący, ci, co tak strasznie fanatycznie pokazują palcem na innych, ci są najgorsi. I tak właśnie została oskarżona o czary wiedźma z nadbrzegów Orsy. I wiedźma z nadbrzegów Orsy jest czystą, białą wiedźmą. Dlatego w jej chacie jest wszystko uporządkowane. Tam wszystko jest ślicznie, czyściutkie i uporządkowane. U czarnych wiedźm zawsze wygląda odwrotnie. U czarnych wiedźm jest zawsze bałagan, nieporządek, za dużo rzeczy, chaos. I to powinno być dla nas takim niesamowitym, taką niesamowitą przestrogą. Jeżeli przychodzimy do jakiegoś coacha, terapeuty, psychologa i tam jest bałagan, tam jest za dużo rzeczy i one są w chaosie, to szybciutko nogi za pas i uciekać. Bo jak wewnątrz, tak i na zewnątrz. Na pewno taka chaotyczna osoba, która ma bałagan, brud, nieporządek, która nie dba o samą siebie i swoje otoczenie, no na pewno nam nie pomoże. Na to powinniśmy zawsze zwracać uwagę. To jest dokładnie tak jak w magii. Jeżeli ktoś źle wygląda, strasznie wygląda, wygląda na osobę schorowaną, wygląda na osobę, która ma sama ze sobą problemy, to na pewno ta osoba nam nie pomoże. Ona musi najpierw pomóc samej sobie, aby pomagać innym. Oczywiście tutaj nie można powiedzieć, że ta osoba jest zła, bo czasami te osoby tak bardzo zapominają o sobie, tak bardzo się angażują w inne problemy, że to jest wynik jak gdyby ich nadmiernego angażowania. Ale mimo tego takie osoby nie są odpowiednimi osobami, aby nam pomagać. Ponieważ one muszą najpierw pomóc sobie, one muszą najpierw uporządkować swoje własne życie, aby porządkować życie innych osób. O tym powinniśmy zawsze, zawsze pamiętać. To jest bardzo ważne, jak wewnątrz, tak i na zewnątrz. I później, gdy Mariam jest w chacie zielarki, jeszcze może tutaj chciałabym coś dodać, żeby nikt nie czuł się jakiś urażony, obrażony na mnie, Marię Bukardi, bo jak ja mogłam coś takiego powiedzieć, gdzie moje słowa są jak wyrocznia, wiele osób słucha moich słów i wszystko stosuje tak, jak ja przekazuję w dłonie moich czytelników czy moich słuchaczy. Bardzo proszę się tutaj nie obrażać. Te osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja nigdy nie pokazuję palcem na innych, nigdy nikogo nie oceniam, nigdy nikogo nie krytykuję i to wiecie bardzo dokładnie, że nigdy nikomu nie mówię o jakiejś osobie czegoś złego, tym bardziej publicznie. I dlatego to jest tylko inspiracja, przestroga, ale również taka motywacja dla wszystkich z Was, wszystkich tych osób, które pracują z klientami, aby najpierw zadbać o siebie, najpierw zadbać o swoje otoczenie, a później dopiero pomagać. Bo wszystko to, co w nas, przechodzi na naszych klientów. Wszystko to, jakimi jesteśmy ludźmi, przechodzi na naszych klientów. Dlatego nie możemy żyć w bałaganie, chaosie, brudzie, a jednocześnie starać się komuś pomóc. Najpierw zaczynamy od swojego własnego podwórka. Idziemy dalej. W chacie zielarki następuje moment księgi. Symbolikę księgi omawiałam już na naszych poprzednich spotkaniach, czyli księga jako tajemnica, ten sekret, ta wiedza wyższa. Zielarka zamyka tą księgę przed Mariam, ponieważ jest ona jeszcze nie gotowa na to, aby z tej księgi korzystać. I dlatego ten symbol księgi pojawia się po raz kolejny. Gdy wiedźma, ta biała wiedźma zostaje oskarżona o czary, przekazuje tą księgę Mariam i mówi jej: schowaj tą księgę w waszej zakonnej bibliotece, ale do niej nie zaglądaj, bo jeszcze nie nadszedł twój czas, aby do tej księgi zerkać.
I to jest również taka przestroga, bo wiele osób kupuje sobie księgi o demonologii, o jakichś ciężkich, alchemicznych procesach i próbują to wszystko naśladować, próbują komunikować się z różnymi istotami, a naprawdę są jeszcze na to niegotowe. Najpierw każdy z Was, ktokolwiek interesuje się magią, powinien zrobić ten pierwszy krok i przeczytać moje e-booki na ten temat. Pierwszy e-book Magia. Następnie seria Kurs Magii 1, 2, 3 i 4. Później Jak rozmawiać z aniołami. Później Magię bogactwa, Magię miłosną i Rytuały miłosne. Jeżeli przeczytacie te książki, to macie fundament, macie podstawę i wiecie, co jest niebezpieczne, na co zwrócić uwagę, na co uważać. I dopiero później przechodzimy do wyższych stopni wtajemniczenia, jak na przykład karty Tarota, czy jak na przykład wszelkie księgi z alchemii, czy wszystkie inne księgi magiczne. Trzeba mieć najpierw fundament i czystość w sobie, bo bardzo łatwo można paść ofiarą różnych istot i później skończyć tak, jak wiele, wiele osób kończy. To jest dla mnie przerażające, że osoby są tak naiwne, gdzie tyle filmów zrobiłam na ten temat, a osoby idą na jakieś warsztaty, słuchają jakichś rzeczy, nie mają pojęcia, że te osoby pracują z demonami, nie mają pojęcia, z jakimi energiami te osoby pracują, zamawiają rytuały na jakichś czarnych, ciemnych stronach, rytuały spętania, jakieś czarne wesela, czy jakiekolwiek inne rytuały czarnej magii, a później się dziwią, że idą na terapię, muszą chodzić do psychologa, do psychiatry, czy muszą zażywać jakieś środki przepisane przez lekarza. Dlatego, że są po prostu naiwne. Są naiwne i są sobie same winne tego, jak kończą. No i jest to bardzo, bardzo przykre, ponieważ te informacje wszystkie są dostępne. Jeżeli ktoś naprawdę robi takie głupoty, bo to są głupoty, to jest sobie sam winny. No i trzeba później wypić to piwo, którego żeśmy sobie sami naważyli. Ja w ogóle mam dla Was taką inspirację, że gdy przychodzicie do terapeuty, psychologa, coacha, idziecie na jakieś warsztaty, to żeby najpierw zapisać, czy ta osoba sama była na terapii, czy ta osoba może była pod opieką psychologa, psychiatry, albo miała w swoim życiu jakiś moment zażywania środków, takich środków lekarskich. Bo jeżeli tak było, to należy naprawdę głęboko się zastanowić, czy ta osoba już sobie z tym poradziła, czy też może prowadzi warsztaty, prowadzi spotkania, nagrywa filmy, a w rzeczywistości jest jeszcze pod kontrolą psychiatry. To jest bardzo, bardzo ważne, bo tylko zdrowy człowiek, zdrowy fizycznie i zdrowy psychicznie może nam pomóc. Bo to jest tak, jakby ślepiec ślepca prowadził. No, daleko go nie zaprowadzi. Dobrze, dzisiaj mamy bardzo, bardzo trudne tematy, ale to jest wszystko związane z tym rozdziałem o wolności, rozdziałem związanym z niebezpieczeństwami, niebezpieczeństwami magii. Dlaczego właśnie ta zielarka z nadbrzegów Orsy zamyka tą księgę Mariam przed nosem i mówi, ty nie jesteś na to gotowa. Zajmij się najpierw ziołami, ziołolecznictwem, zajmij się najpierw zwierzętami mocy, zajmij się tym, co jest podstawą, a później dopiero będziesz przechodzić do czarów, zaklęć, rytuałów wszelkiego rodzaju. Zwierzęcie mocy, które przedstawiłam również w tym rozdziale, jest ważka. Ważka jest niesamowicie symbolicznym insektem. Metamorfoza, przemiana, odwaga przede wszystkim. Znowu ta wskazówka na tą wewnętrzną przemianę, na tą wolność, na tą intensywność, na tą taką odwagę do tej wewnętrznej metamorfozy. Uważam, że każda osoba, która chce się rozwijać w ramach rozwoju osobistego czy w ramach rozwoju duchowego, powinna zapoznać się z ważką jako zwierzęciem mocy. Nie przez przypadek ważka pojawia się aż kilka razy w tym rozdziale, a jednocześnie okrąża Mariam trzy razy, czyli symbolika trójki oraz symbolika ważki
I tutaj zachęcam każdego czytelnika, aby przeszedł sobie na mojego bloga, przeczytał symbolikę ważki, głęboko to wszystko zrozumiał i później wiedział, jak zastosować tę wiedzę w codziennym życiu. Pamiętajmy bowiem o tym, że zwierzęta mocy, jak i rośliny mocy, jak i kamienie mocy są tymi bezpiecznymi zajęciami magicznymi, czyli tymi bezpiecznymi metodami, gdzie gdy pracujemy z roślinami, oczywiście nie mówię tutaj o takich roślinach jak tojat, która jest również wymieniona w tym rozdziale, nie mówię tutaj o roślinach halucynogennych, które są bardzo, bardzo ciężkie, bardzo, bardzo trudne czasami do tego, by się z nimi zaprzyjaźnić i żeby z nimi pracować. Nie mówię tutaj również o ajuchłasce, czy o konopiach, czy jakichś innych ciężkich, trudnych roślinach, bo to już naprawdę jest wysoki poziom zaawansowania i zawsze to odradzałam i będę odradzać dla wszystkich początkujących, ale nawet dla tych osób na tym średnim poziomie, aby tutaj z takimi roślinami się zaprzyjaźnić, bo one mogą bardzo szybko nami owładnąć i w różny sposób wpływać na nas inaczej niż byśmy chcieli. Ale wszystkie normalne rośliny, takie, które stosujemy, są bezpiecznymi roślinami, warzywami, owocami, z nimi należy się zapoznać i należy się zapoznać ze zwierzętami, insektami, ptakami, gadami, bo ich symbolika również może być dla nas wybawieniem w niektórych sytuacjach. Tak jak i ta ważka była wskazówką dla Mariam na to, że coś ważnego się wydarzy. Jeżeli chodzi no dzisiaj siły natury, tak, żywioły to jest ta część tego, co jest wokół nas, co jest w nas i co ma ogromną moc. Jeżeli chodzi o symbolikę kamieni mocy, również każdą osobę do tego zachęcam, aby się z kamieniami mocy zapoznać, ale również pamiętać o tym, że kamienie, jeżeli gromadzimy kamienie mocy, one muszą być pewnego źródła, nie od byle kogo, ponieważ mogą przyjąć energię takiego nieudanego terapeuty czy kogoś, kto zajmuje się czarną magią i wtedy mogą nam bardziej zaszkodzić niż pomóc. I pamiętajmy również, że kamienie mogą działać niektóre bardzo intensywnie, a niektóre delikatnie. Czyli tutaj tak samo jak z roślinami, zalecam umiar, złoty środek i ostrożność. Jeżeli chodzi o ważkę, to jest to latający smok, wojowniczka i jest takim przesłaniem, właśnie przesłaniem, żeby walczyć o siebie, o swoją wolność, o niezależność, walczyć o swój własny rozwój i uwolnić się od wszelkich ograniczeń. Kamieni mocy mamy rubin, bo przecież Robert de Valois podarował Mariam pierścień, złoty pierścień, czyli symbolikę złota. Taki film jest już na YouTube, którym omawiam symbolikę złota, ale oczywiście ten pierścień jest z rubinami, a rubiny, jak już kiedyś opisywałam na mojej stronie, to jest ten kamień tego prawdziwego maga, ale również jest to ten kamień królowej, króla, władcy, to jest kamień władzy, ale również niesamowitej odwagi i pewności siebie. I odwagi i pewności siebie, która nie spada nam z nieba, tylko taka, która wynika z tego, no dzisiaj jestem w rubinowym kolorze, można powiedzieć, z tego rubinowego spotkania z archaniołem Urielem, czyli spojrzenia na swoje życie z wyższej perspektywy, spojrzenia na swoje wady, na swoje błędy, porażki i wyciągnięcia mądrych wniosków. Bo pewność siebie to nie jest coś, z czym się rodzimy. Pewność siebie to jest coś, co w sobie rozwijamy. Każda nasza porażka może być inspiracją do pracy nad sobą i do tego, aby wspinać się coraz wyżej, wspinać się do osiągnięcia naszych marzeń i naszych celów. I tutaj rubin może być takim kamieniem niesamowicie nam sprzyjającym. Dlaczego akurat pierścień z rubinem podarował Robert de Valois Mariam Salis? Właśnie po to, żeby była odważna. I dlatego jej powiedział, ten pierścień otworzy ci każde drzwi w królestwie.
Ale tutaj nie chodziło o to tylko, że ma w sobie ten herb rodziny de Valois. Tutaj chodzi o tą siłę tego pierścienia. On ci otworzy każde drzwi, bo będziesz mieć taką pewność siebie i taką odwagę, że nic nie będzie w stanie cię zatrzymać. Nic nie będzie w stanie cię zniewolić. To jest to przesłanie, które ukryłam w tym rozdziale z tym właśnie rubinowym pierścieniem. Pamiętajmy o księżnej de Rance, o Margaret de Rance. Ona się otacza rubinami i jaką władzę zdobyła. I władzę również, którą sama wypracowała w sobie. Mimo tego, że jest to bardzo negatywna postać, to zobaczymy ją również w innym świetle. Jak ona ciężko pracowała nad samą sobą, żeby osiągnąć to, co osiągnęła. Najważniejsze przesłanie zawarte w tym rozdziale to rozmowa zielarki z nadbrzegów Orsy z Mariam w momencie ich pożegnania. Czyli gdzie zielarka z nadbrzegów Orsy wie, że za chwileczkę przybędzie inkwizytor, że za chwileczkę zostanie jak gdyby poddana tym różnym próbom i zostanie unicestwiona. I jej ostatnia rozmowa z Mariam jest dla nas najważniejsza. Tam zawieram również moje motta życiowe, na przykład nie słuchaj złych doradców, którzy mówią nie sięgaj do gwiazd, tylko sięgaj bardzo, bardzo wysoko. Wyżej niż inni, albo jeżeli wielu ludzi zrobi coś małego, to poruszy się coś wielkiego. I cała ta rozmowa jest bardzo, bardzo ważna. Cała rozmowa i ta pierwsza, w tym pierwszym momencie, i ta druga rozmowa pożegnalna. Uważam, że każdy z czytelników powinien te fragmenty przeczytać sobie przynajmniej 2 albo 3 razy, aby zrozumieć ten sens ukryty pomiędzy wersami. Symbolika kolorów. Uważam, że ten rubin, jako ten kolor rubinowy, ma ogromne znaczenie, ale również kolor płaszcza Roberta de Valois. Gdy przychodzi Mariam Salis z pomocą, ma naturalnie niebieski płaszcz, jak archanioł Michał, który walczy ze złem, walczy z demonami, walczy z tymi negatywnymi energiami. I tak samo Robert. Robert ratuje ją z okropnej sytuacji. No, żadna kobieta nie chciałaby być w takiej sytuacji i przeżyć czegoś takiego. I on się pojawia w tym niebieskim płaszczu. I to jest dla nas wszystkich taka symbolika, że siły wyższe również nad nami czuwają, jeżeli mamy wiarę. Jeżeli mamy silną wiarę w to, że siły wyższe nas prowadzą, że nas chronią i to bez względu na to, jak te siły wyższe nazwiemy, możemy je nazywać jak chcemy. To jest, myślę, że najwyższy czas, aby wreszcie przestać pozwalać na to, by dzieliły nas istoty mroku. Istoty mroku tworzą sobie różne podziały religijne, płciowe, przekonania takie, siakie i owakie, tylko po to, żeby nas podzielić, żeby nami kierować i nami sterować. I dlatego wszyscy ci fanatycy Kościoła katolickiego, którzy słyszą jedno słowo i od razu im włosy stają na głowie, najwyższy czas, aby sobie zdali sprawę z tego, że są cały czas marionetkami i są sterowani przez coś, o czym nie mają pojęcia. Jeżeli wrócimy do prawdziwej nauki Jezusa, w którą przecież wierzą, to widzimy, jaki był dobry, jaki był otwarty, jak wybaczał, jak pomagał. Na pewno nie był takim fanatykiem, jak niektórzy starają się być, żeby może odwrócić uwagę od siebie. Na zasadzie takiej, łapcie złodzieja, bo mam mój nóż w plecach. Co sprawiło mi największą trudność w czytaniu tego rozdziału? Tak jak już mówiłam na początku, największą trudność sprawił mi dialog na trakcie do Wiu. Ponieważ oddanie tych emocji, tego momentu, gdzie Mariam zostaje napadnięta jak gdyby przez tych dwóch mężczyzn, oddanie tej sytuacji było bardzo, bardzo trudne, żeby jednocześnie połączyć ten głos narracji, gdzie opowiadam tą historię, a jednocześnie oddać te dialogi, oddać ich siłę i oddać ich moc. To było dla mnie największym wyzwaniem, ale również długość tego rozdziału. Zaczynało mi brakować głosu,
ponieważ oddawanie tych emocji, czytanie tego, no jest ogromnie trudne. Każdy, kto nie zdaje sobie z tego sprawy, powinien wziąć sobie tę książkę do ręki, nastawić sobie dyktafon na przykład w telefonie i spróbować przeczytać dany rozdział z emocjami, oddając te emocje. I wtedy widać, jakie jest to wyzwanie, ogromne wyzwanie. W rozdziale mamy troszeczkę taką wskazówkę na zawiść. Zawiść szczególnie pomiędzy kobietami. To jest taka moja misja troszeczkę tutaj na ziemi, aby zminimalizować zawiść i rywalizację pomiędzy kobietami. Ponieważ to przez te wszystkie stulecia było tak wykorzystywane przez te siły, które sterują ludźmi, że czasami aż przykro na to patrzeć, że to nadal funkcjonuje. Kobiety powinny się razem wspierać, pomagać sobie, wzajemnie się inspirować, a nie kopać jedna pod drugą dołki. Tutaj mężczyźni, może tutaj ktoś się teraz obrazi, ale mężczyźni naprawdę są bardziej szlachetni w tych sprawach niż kobiety. Kobiety potrafią wbić nóż w plecy swojej najlepszej przyjaciółce, gdzie wśród mężczyzn dużo, dużo bardziej widzimy, że przyjaźń jest święta. Oczywiście nie mówię tutaj o takich zniewieściałych mężczyznach, ale i nie mówię tutaj o większości, ponieważ każdy wyjątek potwierdza regułę, tak można powiedzieć, no ale niestety tak jest, że kobiety są względem siebie bardziej okrutne niż mężczyźni są okrutni względem siebie. Bardzo dziękuję za wywiad i zapraszam na niedzielę na kolejne spotkanie z Trylogią, gdzie przeczytam kolejny rozdział.